Co? Nie wiem, o co chodzi. O nie! Jeżeli wrzuci pan, udostępni pan wizerunek mój albo kolegi, konsekwencje prawne z tego tytułu. Uwaga, na samym starcie załadujemy jakiegoś stopala. Aha, ale to beznadziejnie wyszło. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tą jakże beznadziejną pogodę. Coś słoneczko teraz właśnie wyszło. Temat na dzisiejszy odcinek jest taki. Temat ogólnie jest cały czas taki sam. Supermoto, supermoto i supermoto. Ale kolejne wyzwanie, które wybraliście, wyświetla wam się tutaj. I je właśnie będziemy próbować realizować. Co prawda może dzisiaj się nie udać, bo mamy inną pogodę niż zawsze. Nietypowych pojazdów. Czy to może być Mercedes Vito? Nie, to na pewno będzie Mercedes Żegno. Taki, wiecie, taki żarcik. Nie wiem, może sobie obierzmy jakąś metodę tych furek. Nie mogą być to takie typowe samochody. To muszą być takie samochody ze smaczkiem. A tam na przykład traktora wiozą na lawecie, to też jest spoko. Te odcinki są super, te z wyzwaniami od widzów, bo wykazujecie się taką pomysłowością, że szok. Mi się to podoba i podoba mi się też, że mogę się troszkę wykazać. Też wam pokazać, że robię to dla was, dla siebie też, ale dla was również. I że potrafię. Lubię taką integrację z widzami. Wy coś wymyślacie, nie wiem, w komentarzu coś piszecie, pomysł na odcinek, coś takiego, a ja wiecie, ja to dla was organizuję. Dobra, bany hopa robimy normalnie przez próg. O, no i mat, pociąg. Na pasach nie wyprzedzamy, tu dopiero wyprzedzimy, sobie slalom strzelimy i się wciepiemy tutaj. O, pociąg jedzie, dobra, będziemy zgrywać teraz widzowie stróża prawa. Zapory się podnoszą, a my jeszcze nie jedziemy, stoimy. W sumie i tak musimy stać, bo mają pierwszeństwo ci z prawej strony. A ja chyba sobie zrobię taki myk. O, i teraz mam pierwszeństwo. Cześć! Dzisiaj się dużo dzieje, bo już jest rok szkolny, się zaczął. Może być troszkę zamieszania, ale to nie, nam nie przeszkadza. Tu jesteśmy oczywiście motocyklem, mamy tutaj parę przywilei. Motocyklem to wiecie, to jeszcze takie ułatwienie troszeczkę lepsze, ale już jak na supermoto jesteście. O, widzowie, takie usprawnienie się wszędzie zaczyna, że szok. No ale też trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo rok szkolny wcale nie oznacza mniej jednostek milicyjnych, a powiedziałbym, że nawet więcej. Że nawet więcej, bo niektórzy na tych swoich piździkach na przelocie. 7 godzina, przelot w 125, godziny poranne, do szkoły zadupcanie. No to trochę uciążliwe może być dla niektórych. Także policja tutaj grasuje w godzinach porannych, żeby wiecie, decybele się zgadzały. Kurde, ja nie rozumiem tych ludzi, tu w spodenkach normalnie w koszulce chodzą. A mi zimno, jak jestem wyubierany. Skarpety mam po kolana, spodnie mam grube, dresiki, bluzę mam też taką grubą. O, fura z żabki. To jest nietypowy wóz. Tu przykładowo jest nietuzinkowy wóz. Seiko Cento. O, tu macie drugi. Jaki piękny. Jaki piękny. A wy myśleliście, że co? Jakieś Ferrari, Lamborghini? To są już tak fury przereklamowane w naszym internecie, że myślę, że jedna z nietypowych fur, jaką można by do takich zaliczyć, jest oczywiście Seiko Cento. Jaka kopareczka malutka. Chodzi, odpalona. Fajna. Kurde, taka malutka kopareczka. O, witam pana. Co? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu mamy questa. Dostać się na drugą stronę skrzyżowania, pomijając obwodnicę. Hop, hop. Nie jadę chodnikiem. Jadę pasem zieleni. Odpycham się w sumie. Nic mi nie mogą zrobić. Mam żółte papiery. Jedziemy dalej. O nie, skarpetkę sobie rozprułem. Tu mi się rozpruła. Ja bym sobie chciał takiego sprzęta zakupić. O, takiego nawet. Romecika 727. Jaka cena za to? Nie ma ceny? Bezcenne. Co to za sprzęt? Kurde, on w żużlu jeździ. No, fajne. Fajny sprzęt. On na 100% w żużlu jeździ. Zobaczcie na ten układ nóg. A jak się przyciska fajnie, o. Nie no, jedziemy normalnie. Nie mogę. Będzie? Więcej nie mogę! Więcej nie mogę, bo już tak mam silnik rozgrzany przez tą jazdę na wolnych obrotach, że zaraz mi wybuchnie. Muszę go trochę przechłodzić. Halo? Czerwone. O ty hultaju. Co to jest nietypowy samochód? Dla mnie to jest nietypowy samochód właśnie. Jakiś kurde łysy gość. Cebule. Cebula, sałata. Chłop warzywa do kosza wrzuca. O, tu jest nietypowy wóz. Ale masz furę, mordo. Dzieciątko śpi, także powoli trzeba ruszać. O, mi się podoba ten wóz, taki oklejony fajnie. Mimo tego, że to była zwykła Honda. O, widzimy się ponownie. Haha.
O nie! Aaaa! Będzie sprawdzanie chyba głośność. Witam. Kontrola zagrywana. Dobra. Pana chyba też. Tak, tak, zgadza się. Dobra, prawo jazdy. Proszę. Ciekawe opony do tego typu pojazdu. No, drogowe. Drogowe. Odpali pan motor. Dobra. Do końca? To jest sporo. A można zmierzyć, bo to oryginalny wydech. Za głośno. Można zmierzyć. Pan nagrywa w tym momencie? Tak, tak. Dobrze, to ja pana tylko informuję, że jeżeli wrzuci pan udostępni pan wizerunek mój albo kolegi, konsekwencje prawne z tego tytułu. Dobra. Nie będę sobie tytuł. Jasne, to bez prób. Wiem. To ja sobie nie życzę udostępniania mojego wizerunku. Panie kierowca. Ale już widzieliśmy, że pan dodaje filmiki na internet bez twarzy. Nie mam nic do pana przeróbek, natomiast to są przeróbki, które powinny być na to sposób. Wiem, że pan na kole lubi jeździć. Pan to ma powycinane miejsce konstrukcyjne. To nie jest wycięte. To nie jest wycięte. A co to jest? Starte. To takie tu, piony to... siadają, że... Ja myślę, że jak przyjdzie pan w nocy tutaj na miasto i odkręci pan, jak pan... Ja wiem, że pan jeździ. Nie, po nocy nie jeździ. I odkręci pan, to tutaj mieszkańcy panu podziękują. Taki mandat nakładam. Prawo do odmowy przyjęcia mandatu panu przysługuje. No i po dowodzie, widzowie. No i po dowodzie. No, do wydechu się też troszkę przyczepili, no ale kurde, jest oryginalny. No to ja myślę, że on spełnia te normy. Wylecimy na stację kontroli pojazdu, zapytamy się w ogóle, ile takie badanie, jak się zmieścimy w paru stówkach, to robimy od buta teraz, więc lecimy normalnie na pomiar. Ten mandat to ja sobie zapłacę, ale kurde. Tu jest zaświadczenie, dowód jest wrócony, tak zwane elektroniczne zatrzymanie jest cofnięte, także można jeździć do następnego czasu. Dziękuję. Na następnej kontroli, czyli mam kolejny. Tak, nic podobało, to teraz ludzie dzwonią i tak, chłopów i jeszcze mają numery stacyjne, bo ja się z nimi widzę i mówią, nie, ludzie są tacy. Wiem, teraz w górach kierują. Wrażliwi, dzwonią, dzieci pójdzie, budzą, to, tam. Dobra, nie zawracam panu głowy. Dziękuję. Miłego dnia. Tego samego dnia dowód zwrócony. Na koniec tego odcinka oczywiście apeluję do wszystkich motocyklistów, którzy mnie oglądają. Jazda z głośnym wydechem nie jest wcale przyjemna. To jest moje zdanie. Fajnie jak wydech brzmi faktycznie dobrze, ale jak jest pusty i głośny, no to jest, no według mnie troszkę tak wstyd, nie? Albo zakupcie jakieś kurde seryjne te wydechy, albo troszkę cichsze te akcesoryjne porządne, bo nie wiem, na przykład wydechy akcesoryjne niektórych modeli z DB Killerem brzmią dobrze, a jednak nie są tak głośne. Oszczędzicie tym mi, jak i innym, oczywiście wizyt na stacji kontroli pojazdów, które według mnie są niepotrzebne. No i oczywiście nerwów i czasu, bo ta kontrola nie trwała 5 minut. Także to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Trzymajcie się, miłego dzionka. Pozdro, siema, cześć.